Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, łatwo nam przychodzi sądzić innych. Zawsze łatwo nam jest krytykować, podpowiadać innym, jak mają żyć. I w tym każdy z nas jest świetny. Problem zaczyna się wtedy, kiedy trzeba spojrzeć na siebie i coś w swoim życiu zmienić, zauważyć, czy rzeczywiście moje zachowanie, moje postępowanie, moje życie przybliża mnie w stronę nieba, czy też nie. A to jest tak naprawdę najważniejsze w naszym życiu. Bo czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, czy w to wierzymy, czy w to nie wierzymy, tu na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami. Nasze życie to tylko krótka chwila. I jedno, co w naszym życiu będzie pewne, to jest też to, że kiedyś przyjdzie śmierć i to życie się zakończy. Ale to nie oznacza, że to w ogóle będzie koniec. Bo śmierć końcem nie jest. I znowu, czy tego chcę, czy tego nie chcę, czy w to wierzę, czy to w to nie wierzę, to nie ma znaczenia. Po prostu kiedyś stanę przed Trybunałem i będę musiał rozliczyć się ze swojego życia. Dlatego tak ważne i aktualne są ciągle słowa, które Jezus wypowiedział przed Piłatem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Na co Piłat stwierdza, cóż to jest prawda? Ale Jezus nie odpowiada już na to. I właśnie to jest dla nas takie przesłanie i czytelny obraz. I on daje nam bardzo wiele do myślenia. Bo my zawsze chcemy jedni drugich przekrzyczeć i swoją rację przeforsować. Myśląc, że jak przeforsujemy czy krzykiem w jakiś czy w inny sposób kogoś do czegoś zmusimy, no to wtedy będziemy lepsi. Nie. To do niczego nie prowadzi. Jest tylko jedna prawda i tą prawdą jest Jezus Chrystus. I dzisiaj w Ewangelii też do nas o tym mówi. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. W ciemności się gubimy. Może nam się nieraz wydawać, że sobie w ciemności poradzimy. Już nieraz słyszałem takie właśnie teksty, ludzie, którzy mówili, no ja już znam swoje mieszkanie, ja znam swoją piwnicę, jak nie wiem co i nawet po ciemku wszędzie trafię. No i tak potem się zakładali, gasili światło, jak się jeden, drugi wyrżnął, to potem nie mogło się kolano czy inne tam część ciała się nie mogła zagoić po złamaniu. Tak właśnie jest. Nam się wydaje. Potrzebujemy światła, żeby można było funkcjonować, żeby wiedzieć, co jest do czego, żeby wiedzieć, jak żyć. I tym światłem jest Jezus Chrystus. I albo Go przyjmiemy i wtedy będziemy umieli mądrze wybrać, albo będziemy żyć w ciemności, będziemy żyli w swoim świecie. Nam się będzie wydawało, że wszystko jest takie super, takie poukładane, że jesteśmy tacy piękni, tacy wspaniali, tacy dobrzy, że nas już Pan Bóg z butami do nieba wejść, a tu nagle się okaże, że wcale tacy nie jesteśmy. I nie ma dla nas miejsca w niebie. To będzie szok. Ale tylko wtedy, kiedy nie słuchamy tego, co mówi Jezus. A On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. A Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, to was podniosę. Ja nie przyszedłem was potępić, ja przyszedłem was zbawić. Jak przyjdziesz ze swoim grzechem do konfesjonału, to ja ci grzech odpuszczę. Abyś mógł przyjść tutaj i przyjąć Komunię Świętą, byś się mógł ze mną zjednoczyć. Byś twoje serce dla mnie otworzyło, by mógł przyjść i cię wzmocnić od wewnątrz miłością. Byś zaczął patrzeć i kierować się w życiu miłością. By twoje serce zaczęło bić w rytm miłości. Byś nie skupiał się na sobie, ale żył dla najbliższych. Wtedy twoje życie będzie miało sens. I wtedy będziesz kimś rzeczywiście wielkim w oczach Bożych. Myśli moje nie są myślami waszymi, mówi Pan, i moje drogi waszymi drogami, bo świat chce czegoś innego niż chce Bóg. A my stoimy wobec wyboru,
którego trzeba dokonywać każdego dnia. Jeżeli wytrwamy przy Panu Bogu, pozostaniemy Mu wierni, nie musimy się martwić, co się z nami stanie. Nie musimy się namartwić nawet wtedy, kiedy ta nasza śmierć wydaje się tragiczna. Zawsze jest ciężko, tak emocjonalnie, jako nam, jako ludziom, kiedy trzeba się pożegnać z kimś bliskim. Szczególnie jak umiera ktoś w bardzo młodym wieku, niespodziewanie, nagle. Ale jeżeli człowiek jest gotowy, przygotowany, to Pan Bóg zawsze da mu tyle czasu, ile wystarcza. Dzisiaj modlimy się za, między innymi, za świętej pamięci Marcina Króla, który tutaj kilka dni temu zginął. Ale czekał, kiedy siostra zadzwoniła, kiedy podszedłem, udzieliłem mu rozgrzeszenia w godzinie śmierci z odpustem zupełnym, kiedy udzieliłem mu namaszczenia chorych. I kiedy skończyłem ten obrzęd, ratownicy odeszli, że w tym momencie właśnie zmarł. Ale czekał, aż kapłan przyjdzie. Dlaczego? Bo wierzył i Pan Bóg dał mu tę łaskę, że się doczekał. I takich przykładów można byłoby mnożyć. Ludzi, którym zależy i którym Pan Bóg taką łaskę da. Ale musi nam zależeć. To nie jest takie hop-siup, że sobie będę żył jak chcę, wszystko pięknie, ładnie, rób ta co chce ta i wszyscy hurtowo pójdą do nieba. Tak nie będzie. Każdy z nas jest wolny. Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza. To jest nasz wybór, ale i nasza odpowiedzialność. Kto mną gardzi, nie gardzi mną, mówi Jezus, gardzi tym, który mnie posłał. I kto rezygnuje z tej pomocy, którą Bóg chce nam dać, no to niech się potem nie zdziwi, kiedy będzie musiał odejść, bo nie będzie dla niego miejsca w niebie. A jest tylko jeszcze jedna alternatywa. I to mało radosna. Dlatego, kochani, pamiętajmy o jednym. Nikt z nas nie jest też samotną wyspą. Nikt z nas nie jest samowystarczalny. Przede wszystkim potrzebujemy Pana Boga, ale i potrzebujemy siebie nawzajem. I właśnie dlatego, kiedy jesteśmy dla siebie, jesteśmy dla Jezusa i wtedy tak naprawdę wchodzimy w tą relację z Nim. Wtedy rzeczywiście to nasze świadectwo jest czymś żywym i prawdziwym. Dzisiaj potrzeba takich właśnie świadków, świadków wiary. Nie ludzi, którzy tylko o sobie mówią, że są wierzący, ale takich, którzy to potwierdzają swoim życiem. I to duchownych i świeckich. Takich świadków potrzebuje Bóg. Kiedy posłuchamy sobie fragmentów, właśnie konkretnych fragmentów dziejów apostolskich, bo to jest czytane teraz w tym czasie wielkanocnym, widzimy różne sytuacje, różne chwile, różne rzeczy się dzieją, ale tam jest ta żywa wiara. I ludzie, patrząc na to, co się działo, nabierali ochoty, żeby również tą drogą podążać. Dobra nowina, czyli Ewangelia, to właśnie ta informacja, że my, słabi, grzeszni ludzie, możemy wejść do nieba, bo Bóg tak nas ukochał, że za nas oddał swoje życie i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I wystarczy chcieć, wystarczy przyjąć ten dar, aby doświadczyć tego, co Bóg dla nas przygotował. Tego dzisiejszy świat potrzebuje, chociaż nawet nieraz sobie nie zdaje z tego sprawy, bo jest ciągle zajęty czymś innym, aby wygodniej sobie życie ułożyć, aby było tylko fajnie, przyjemnie, aby coś się działo. I tak często odchodzimy od Pana Boga, wybierając jakieś resztki, jakieś tylko imitacje, jakieś podróbki, a potem jesteśmy niezadowoleni i narzekamy na cały świat i na wszystkich i wszystko, łącznie z Panem Bogiem, że to nasze życie jest jakieś takie dziwne i do bani. Ono takie jest nie bez przyczyny, bo w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. To życie jest takie, jak wybory, których dokonujemy. Dlatego Jezus dzisiaj woła, ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. I o to właśnie chodzi, byśmy uwierzyli w Jezusa. Byśmy uwierzyli Jezusowi. Wtedy nasze życie nabierze treści. Wtedy nasze działania będą jasne i konkretne i czytelne, będą znakiem
naszej przynależności do Chrystusa, bo chrześcijanin to nie jest ten, kto jest ochrzczony, ale ten, który należy do Chrystusa. Tego potrzeba człowiekowi w XXI wieku. I dlatego, kochani, prośmy za siebie nawzajem, byśmy byli silni Bogiem. Przychodźmy do Jezusa karmić się Jego ciałem, bo inaczej zabraknie nam sił i diabeł nas przemoże i moce tego świata nas zniszczą. Ale kiedy nasze wnętrze będzie silne, bo Chrystus będzie naszą siłą, to nawet jakby się działo coś, tak jak się działo w początkach głoszenia Ewangelii, kiedy pierwsi chrześcijanie byli w masowy sposób zabijani na arenach, oni się nie bali. I bywało tak, że nawet te dzikie zwierzęta, które na nich wypuszczano, specjalnie te zwierzęta były głodzone, żeby pożerały tych chrześcijan, ale kiedy te zwierzęta podchodziły i nie widziały strachu w oczach tych ludzi, to nie atakowały. Takie były sytuacje. A jak wygląda moja wiara? Czy jestem gotowy oddać życie za Jezusa? Jak wygląda to moje życie wiary? A gdyby nagle się okazało, że za chwilę już mi nie będzie na tym świecie, czy jestem gotowy na spotkanie z Panem? Trzeba sobie odpowiadać na te pytania, kochani. Bo tu idzie rzecz o bardzo wielką stawkę. O duszę każdego z nas. I ciągle trwa duchowa walka. I nie ma tu miejsca neutralnego. Nie można sobie się na chwilę wylogować, jak w grze komputerowej. Trzeba nieustannie być czujnym. Bo jak stracimy relację z Bogiem, to diabeł zaraz przechodzi do kontrataku. On nie śpi. On jest w tym wszystkim bardzo inteligentny i można by powiedzieć też cierpliwy. Bo jego czas nie dotyka. Jego czas nie interesuje. Więc przemyślany pewne rzeczy działa podstępnie. Jak nie będziemy czujni, to nas zawsze przemoże. Ale kiedy będziemy trwać przy Panu, to w Nim jest nasza siła. I wtedy nic złego nam się nie stanie. Bo nawet kiedy staniemy na sądzie i Pan Bóg pokaże nam to, jacy jesteśmy, jakie było to nasze życie, ile razy zawiedliśmy, ale my już będziemy dobrze o tym wiedzieć, my to zaakceptujemy i już ten rozdział w naszym życiu będzie już za nami. I powiemy tak, Panie Jezu, ja wiem. Ja wiem, że takim człowiekiem jestem. Przepraszam Cię za to wszystko, co było nie tak. A On powie, a ja Ci wybaczam. A teraz wejdź do radości swojego Pana. Tak naprawdę tego potrzebujemy, kochani. My sami tak samo tego potrzebują nasi bliscy. Więc i nasza modlitwa, którą zanosimy w ich intencji, jest dla nich taką niezbędną pomocą, której od nas oczekują. Bo dla siebie nic człowiek od momentu śmierci uczynić nie może. Ale cała miłość, którą zostawia tu na ziemi, którą się dzielił, powraca spotęgowana. Niech więc nasi bliscy nigdy nie będą przez nas zapomniani. Ale o nich pamiętajmy, nie tylko przychodząc zapalając jakąś świeczkę na cmentarzu przy ich grobie, ale niech będą obecni w naszym sercu i w naszych modlitwach, bo modlitwa za zmarłych jest najpiękniejszym sposobem wyrażenia tej miłości, którą mamy w sercach. Nie zapominajmy o naszych bliskich. Nie zapominajmy o Andrzeju, o Michale, o zmarłych z rodzin Ryncewicz i Prokopowicz, o Marcinie i o naszych bliskich. Oni żyją i na nas czekają, a my kiedyś mamy do nich dołączyć. Ważne jest, by nikogo z nas tam w domu Ojca, w tym zacnym gronie świętych i błogosławionych nie zabrakło. Amen.